Cześć, tu Jasiek Dąbrowski, a to kolejny rozdział The Walking Dead, The Final Season, drugi. Jesteśmy już po całej akcji, widzę, że jest już dzień, poranek. Mam nadzieję, że udało nam się trochę pospać, chociaż po takich akcjach, po tym co zrobił AJ, no to chyba ciężko było zmrużyć oczy. Ciężko też było śnić coś fajnego. Pewnie koszmar za koszmarem się śnił. Chociaż z drugiej strony to jest norma w tym świecie pełnym zombie. Pełnym zabójstw, pełnym walki o przetrwanie właśnie, nie? Mój jaki kochany. Dobra, byczku, nie zapomnę o tym, co zrobiłeś wczoraj w nocy. Jakby wiem, że do tego cię wychowaliśmy, tak cię nauczyliśmy, że masz walczyć o przetrwanie i masz się nie wahać, ale mimo wszystko trochę za bardzo wziąłeś do siebie te słowa. Tym bardziej, że już kontrolowaliśmy wszystko. Jestem ciekaw, co się z pieskiem stało. Z tego, co potem widziałem, no to w takich, pod koniec była taka plansza, którą już nie nagrywałem, ale tam było pokazane, że z pomocą właśnie Marlona ten piesek nas polubił. Więc być może teraz Clementine będzie jego właścicielem. To ona będzie zarządzać tym pieskiem. No mam taką nadzieję, że będzie po naszej stronie. Czy jestem mordercą? O, w duszę. Ty, no co tam masz? Takie oczy. A co oni powiedzieli? Nie, tu już nie pomoże nic. Chyba będziemy musieli opuścić drużynę. Ja pierniczę, liczyłem na jakiś fajny ten. Przyszłość z Louisem. Dobra, nic się nie stało, młody. On jest za młody, by to zrozumieć. By sobie z tym poradzić. Sam. No masz rację, ten chłopak akurat był naprawdę dużym potworem. Dokładnie. Na spokojnie, młody. Nie jesteś mordercą, spokojnie. So that I can try not to be your... Mocny dylemat. Ja pierniczę. No nie mogę mu powiedzieć, że postąpił słusznie, no bo nie postąpił słusznie. Nie możemy tego jakoś wypośrodkować, jakby nie mówić mu, że jesteś mordercą. Nie mówić mu też, że to było słuszne. AJ, to było morderstwo. Dobra, jest za młody. What you did was justified. Justified? Tak. It means you had a good reason for doing it. Czasami lepiej skłamać dla dobra. I was justified. Szczególnie jego psychiki młodej. What are we gonna do? Jak tutaj mieć zdrową psychikę w takim świecie, nie? Z drugiej strony dla niego wszystko to, co się dzieje wokół, to jest normalność. To nie jest jakiś odchył od normy. Jakieś mocno stresowe sytuacje, czy coś w tym stylu, jakbyśmy my nagle się postawili w czymś takim. Dla niego to norma. Co tam się dalej wydarzyło? Dobrze. O kurde. Że on jest przeciwko nam? Ja myślałem, że on stanie po naszej stronie. Dokładnie. Młody to inaczej zinterpretował. Louis. Ale to jest dziecko, ja pierniczę. Nie wiedział, co się dzieje, chciał nas ratować. Jeszcze przez chwilę gościu machał bronią, więc jakby go nie usprawiedliwiać, że jest aniołkiem i trzeba mu przebaczyć nagle. No, bez przesady, przed chwilą jeszcze zabił typiarę. Wszyscy nagle zapomnieli o tym, że ten typek był mordercą, że nam wszystkim groził. I obwiniają małego chłopaka, który po prostu pod wpływem emocji chwycił broń i zrobił to, co ma w nawyku. No dziwny nawyk, no ale wiadomo, że takie czasy. Dokładnie. Będzie dobrze. Tak, ale porozmawiaj na spokojnie. Z nimi wszystkimi. Jak poznałem tego młodego, uroczego chłopczyka, no to im przejdzie. To jest to, że jesteśmy kurde kilka dni, jeszcze nas nie znają za dobrze, a AJ już kilka rzeczy odwalił przykrych.
No to wiadomo, że nie mają go za kogoś pozytywnego. No ale też było dużo takich stresowych sytuacji. O kurde, powinniśmy wziąć to ciało. O nie, 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 nie. You gonna let him kill me too? Then who's next? A Sim? Willy? Haven't enough people died tonight? O nie, ja pierniczę, powinienem chwycić ten mieczyk, zanim AJ zaraz go zastrzeli. Ja pierniczę. No ciężka sytuacja. Ale jakby nie dziwi się żadnej stronie. Nie dziwię się AJ-owi. I dlatego go też bronię, bo uważam, że nie powinien się obwiniać za to. Powinien dalej żyć i nie myśleć o przeszłości, tylko patrzeć w przyszłość. Natomiast też rozumiem całą tą ekipę. Every day. I love you, Clem. Oh, jakie to słodkie. I love you back. To jest piękne, że mają siebie. Że mimo, że wokół cały świat się wali, to oni są dla siebie takim solidnym fundamentem, który w środku tego zgniłego świata dalej pozostaje czysty. Hey. Siema. Violet said to come get you for the funeral. Really? Well, fine. We used to have them more. Then we stopped. It seems right though. Oj tak, to fakt. I brought you something. For me, jakie miłe. I figured you'd be afraid, with everyone all upset. But you were brave last night, like a firefighter. Ale miło. No tak, no. What are those? Ten Marlon wystawił siostrę tego chłopczyka, nie? Rysunki. A mimo wszystko mu wybaczył. Ja pierniczę. Nie wiem, czy miałbym w sobie na tyle dobra, na tyle jakby miałbym piękne serce, że gdyby ktoś wystawił chociażby moich braci i bym potem o tym usłyszał, to czy bym przebaczył danej osobie. Chyba do końca bym pałał do niego gniewem, mimo że wiem, że to nie jest dobre, mimo że wiem, że jakby zarówno wiara katolicka, w którą wierzę, to potępia i zarówno też taka moralność i czyste jakby myślenie zdroworozsądkowe jakby potępia taką nienawiść i zazdrość. No ale no cóż, no, jestem człowiekiem. Nie jestem piękny i nieskazitelny. Chociaż w sumie akurat piękny, przystojny to jestem. We don't have to forget them. Kliknąłem to miło z twojej strony. Co jest? We can leave stuff on their graves. Show them that we're thinking of them. But they won't know you did it. Never mind. Ale to chodzi o sam fakt. Have fun with your firefighter, okay? Jak mi kiedyś umarła, zdechła w zasadzie mój piesek Agrawka, mój pierwszy piesek i wiedziałem, gdzie tam jest zakopana, to nosiłem jej w pudełeczku takie różne listy i też robiłem z papieru samolociki. I dawałem tam, żeby mi mogła odpisać i zrzucić z nieba ten samolocik z wiadomością do mnie. Can we play with them later? Sure. After the funeral. They buried them already. Vial started soon. See you out there. See ya. Do zobaczenia. Trzymaj się, ziom. This is gonna suck. They're gonna say a lot of things about Marlon and Brody. Some true, some not. Tak, ale nie możesz nic powiedzieć głupiego, okej? Okay? Dokładnie. Dobrze, że my o tym powiedzieliśmy. Bo by wypalił zaraz, że był potworem. I wszystko zrujnowane. To weź, podlej. Oj, jeszcze ja? A no w sensie tak. Kurde, to fakt. To fakt. Ale to tak jak człowiek. I może taka jest istota zarówno piękna kwiatów, jak i człowieka, że jest życie skończone, nie? No byśmy się nie jarali życiem, gdybyśmy wiedzieli, że jest nieskończone. Miłość by też nie miała takiej mocy, przyjaźń. No i odcinki Jay Dabrowskiego i czekanie na odcinki Jay Dabrowskiego. Co my tu jeszcze możemy ogarnąć? O. A w końcu nic nie zjadłeś, tak?
No to trochę słabo. Porozmawiajmy jeszcze może z AJ-em na sam koniec. Nie, no już lecimy. No co będziemy tutaj robić? Chodźcie. Ruszamy w świat. Ready? Dawaj, ho. No a co miał innego do roboty? Mógł tylko siedzieć na wersalce. Takie czasy. Lecimy, zobaczymy, co na tym pogrzebie się odwala. Trochę się boję, że będą znowu krzyczeć na biednego AJ-a, a przy tym też i na nas. Że będą tacy źli na nas. Nie wiem, może im dzisiaj przejdzie. Jeśli im przejdzie, będą dla nas mili, no to wtedy bym został z grupą. A jeśli dalej będą tacy źli, no to nigdy im nie przejdzie. Nigdy to im nie przeminie, chyba że kiedyś będzie taka sytuacja, że im życie uratujemy, no to wtedy może zapomną. Ale mimo wszystko nie wiem, czy już jest dalej miejsce dla nas w tej grupie. Chyba tak niezbyt. A co z biednym pieskiem? Nikt się o niego nie zatroszczył. Idź na pogrzeb. No dobra, chętnie. Ale czemu? Jakby mam sam iść? Myślałem, że tam od razu pójdziemy. Czy ja mogę gdzieś tutaj jeszcze podejść, do kogoś zagadać? Gdzieś porozmawiać? Co tu się stało? Aha. AJ. No tak. I did that. To nasza wina. Naszej trójki. Moja, twoja i Marlona. No i całej grupy. W sumie każdy ponosi cząstkę winy za śmierć Marlona i Brody. No, ale tak jak mówię, nie ma co płakać za rozlanym mlekiem. Szczególnie, że wokół czai się tyle śmierci, że wcześniej czy później każdy z nas umrze. Obawiam się, że każdy wcześniej niż później. Brody, Marlon. Szkoda mi ich. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle nie można sobie tak chować ciał, gdzie tylko się chce, bo to może skazić glebę, może by tam dojść nawet do jakiejś epidemii i tak dalej, jeśli się głęboko nie zakopie ciała. Na przykład była dosyć spora afera, ponieważ pewnego znanego i bardzo bogatego pana pochowali w ogródku jego rezydencji, na co nie było zgody sanepidu i musieli go potem wykopać i tak dalej, i były bardzo duże kary, bo to jest ogólnie nawet ochrona środowiska pod to podchodzi. Nie można niestety tak. Więc nawet tutaj bym się bał zakopywać tak ciała. Wiadomo. A nie, oni nawet nie zakopują ciała. Zapomniałem. Przecież oni chyba palą te ciała, tak? Albo zakopują rzeczy tych osób. A no tak, no to nie, to spoko. Dziękuję, Violet. Ale że na Louisa nie możemy liczyć. They loved Marlon. Yeah, they did. I didn't love Marlon. Był jednym z nich. Był potworem, popełnił złe rzeczy, za które powinien zostać wydalony. No ale mimo wszystko przez długi czas był jednym z nich, troszczył się o ich dobro. Był częścią wspólnoty. Even monsters. That's not fair. Czemu niesprawiedliwe? Każdy zasługuje na pochówek. No jakby jaki. Chociaż ja też tak mówię, gdyby ktoś mi odwalił coś tak przykrego, że pachłbym do niego nienawiścią, no to bym mówił. Nie zasługuje na pochówek, nie zasługuje na pogrzeb. Czemu go grzebią? Brody, you always said you wanted to go to the beach. So? No. I drew it for you. Ja pierniczę, jak ja szanuję tego młodego chłopaka. To jest taki romantyk, taki wiecie. Nie Juliusz Słowacki, bo Juliusz Słowacki ciągnie... Co tam? Adam Mickiewicz, kurde. Ale tylko nie napiszcie na maturze kiedyś, że Juliusz Słowacki ciągnie... bo Janek Dąbrowski tak powiedział. Ja pierniczę, miałby potem przerąbane u polonistów. I w ogóle u waszych rodziców i w ogóle u wszystkich. Ej, ale to... To nie o to chodzi, ja pierniczę. Dude, don't. Seriously, Louis. He was your best friend. He wasn't perfect, but you deserve better than to get gunned down by that kid. AJ killed him like it was nothing. We all saw it.
and no one stopped him. After what he did to Brody, Marlon deserved exactly what he got. Oj tak. Yeah. Jeśli chodzi o kategorię, czy zasłużył, czy nie zasłużył, no to wydaje mi się, że za poświęcone trzy dziewczyny, których dokonał, no to jak najbardziej zasłużył. Ale czy ostatecznie to było dobre, to niezbyt. O nie! Niezbyt postąpił słusznie. Fuck, I can't listen to this. O ja pierniczę. Damn, that's shit. That's what you told him? That what he did was okay? O kurde. Wait. We should talk this out. I know, this sucks. I'm sorry for dobra, that. Dobra, really spróbujmy am. To jakoś fajnie ubrać. Jakieś dobre słowa. Are you shitting me right now? See what I mean? How can any of us trust these fucking people? What are you saying? I'm saying they gotta fucking go. I z miłą chęcią stąd pójdę. No już się tu za dobrze nie czuję z wami. Więc z chęcią was opuszczę i radźcie sobie sami, chociaż nie jestem pewien, czy sobie poradzicie. Dobra, głosujcie. Jeśli większość będzie chciała, żebyśmy opuścili grupę, no to jakby nie widzę sensu, żebyśmy rzeczywiście tutaj byli. Wiecie, o co chodzi, nie? Po co mamy być w miejscu, w którym nas nie lubią, w którym nie czujemy tej więzi, która powinna być. Szczególnie w czasach, gdzie wokół są zombie. I ta więź powinniśmy działać jak jedno ciało, jak jeden zespół, jak rodzina. No a jeśli tego nie ma, to trzeba się podzielić na mniejsze grupy, które będą właśnie takim ciałem. Okej, okay, pies zagłosował za Marlon, ale pies chyba nie powinien się liczyć. Pewnie. Trochę jest stresik, jak zagłosują. O. Come on, let's go. To nie poprawi sytuacji. Niestety, AJ. Jeśli myśleli przez całą noc, że chcą nas wyrzucić, no to teraz nagle nie zmienią zdania. Ponieważ młody powiedział, nie wyrzucajcie nas, no to... No dobra, no to nie wyrzucamy chłopa. No nie. Wiecie, mieli czas, żeby to na spokojnie przez całą noc przemyśleć do ranka. Jeśli przez te kilka godzin nie zmieniło się ich nastawienie, to nagle teraz rozmawiając ze sobą też to się nie zmieni. Chociaż może ktoś będzie na tyle silnym mówcą, że przekona resztę, że powinniśmy zostać w grupie. Ale też czy zostać w takiej grupie, gdzie zostajemy tylko warunkowo, bo ktoś kogoś przekonał. Wcześniej czy później, jak dojdzie do tego, że dajmy na to, trzeba będzie nas poświęcić albo uratować, żeby ktoś się poświęcił, żeby nas uratować, no to wtedy nas wystawią. Nie będą przecież się poświęcać swojego życia dla osób, których nie lubią. Dla osób, które wiecie, które wcześniej zamordowały kogoś. No jest kurde tyle rzeczy zrąbanych w tej sytuacji, że ja mimo wszystko na miejscu Clementine już bym pakował graty i szukał nowego schronienia. Wiem, że to tak łatwo powiedzieć, że tu jest bezpiecznie i fajnie by było zostać. No ale mimo wszystko, no... Może znajdziemy jeszcze jakąś grupę. Ja jestem zawsze nastawienia takiego. To jest, jak szukałem teraz, sporo ofert nieruchomości. Ponieważ są fajne oferty i często miałem, że bierz, ale potem sobie myślałem, kurde, skoro teraz fajna się pojawiła oferta, do której nie jestem jakby w 100% pewny i zdecydowany, no to jak poczekam miesiąc, no to też się pewnie pojawi oferta, albo jak poczekam rok i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. To nie jest tak, że masz na całe 100 lat swojego życia tylko jedną ofertę dobrą nieruchomości i tak dalej. Podobnie tutaj, skoro raz nam się udało trafić, a w sumie nie raz, bo już wiele razy Clementine była w fajnej grupie. Skoro kilka razy nam się udało trafić na fajne grupy, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeszcze trafimy. Chociaż z drugiej strony też jest prawdopodobieństwo takie, że na przykład mogła być trafienie na dobrą grupę jest jak 1 na 50 i nam dwa razy się udało, więc teraz już prawdopodobieństwo podpowiada, że już na pewno nie trafimy. Jakby sztuka prawdopodobieństwa jest ciężka, a młody teraz widzę, że niszczy ściany, bo próbuje chyba wykopać sobie wyjście, żebyśmy mogli stąd uciec niezauważeni, żebyśmy nie wychodzili przez bramy, albo jest wkurzony. Ale to właśnie jest to, co teraz Clementine mówi. Jak sobie złamie nogę albo palec, no to nam to nie pomoże, jak będziemy musieli potem uciekać z takim kulejącym nim. Oj, ty, nie pyskuj! Marlon was bad. I tried to tell them, but they wouldn't even listen at all. AJ, breathe. Remember what we do when we're mad?
Słuchamy Krzysztofa Krawczyka. Słuchamy Krzysztofa Krawczyka. Powiedz to. Słuchamy Krzysztofa Krawczyka. We stop and think and still really, really mad. I know that I'm not supposed to get mad or sad. And you have every reason to be upset. Dokładnie. We'll deal with it together, okay? Zło nie jest takim złym uczuciem. Okay. Czasami zło potrafi uskrzydlić. Pytanie, jak zło właśnie potrafimy odreagować. Jak potrafimy odreagować smutek i jak to wykorzystać. Czy czerpiemy z tego inspirację, szansę na poprawę się i swojego błędu? Też totalnie rujnujemy sytuację, tak jak na przykład AJ kopiemy ścianę z możliwością złamania sobie nogi i zniszczenia ściany. Nie? Ogólnie jest coś takiego, że no, życie, tak jak mówiłem, nie wiem, wyobraźcie sobie te 100 lat życia, które tak średnio większość z nas ma. Oczywiście średnia jest oczywiście mniejsza i też może być coś takiego, że ja umrę, jestem teraz zajebiście młody i umrę jutro, ale jest też szansa, że umrę za 150 lat, bo jakieś kurde wszczepię sobie dziwne rzeczy, więc jakby, jakby nie wiemy, kiedy jest ten koniec, ale wiemy, że jest skończony. I wiedząc, że mamy na przykład, potraktuję to jako pieniądze, masz 100 zł hajsu, prawda? Ktoś ci ukradł 2 złote. To czy w takim razie poświęcisz 10 zł na to, żeby odbić te 2 zł? No nie opłaca się całkowicie. Więc po co marnujemy czas na jakieś przemyślenia, na wkurzanie się na kogoś za to, że przez 2 minuty, przez 2 godziny był dla nas zły? To przecież mamy jeszcze wciąż resztę życia. Wiecie, o co mówię. Wiecie, o co mówię. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, już tak nas nie obwiniaj, to ty strzeliłeś, młody. Bo zaraz ci wygarnę. Zaraz ci wygarnę. Nie kazałem ci tego zrobić. Ty powiedziałeś, że tak zrobiłeś. Każdy się myli, każdy popełnia błędy. Tylko nie Jan Dąbrowski, pamiętajcie. Kochana. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli. Powiedz mu tylko, żeby nie świrował, jak nas wyrzucą. Żeby nie było coś takiego, że oni powiedzą, wyrzucamy was, on ze spluwą. Nie, nigdzie nas nie wyrzucacie. No, oni są mega spoko. O, o. Witam. I są wyniki. Trochę strach. Wiedziałem. Ja pierniczę, jakby tak w serduszku się łudziłem. Myślałem, że no przecież nie będą tacy źli na dwójkę młodych osób, na młodego chłopczyka, ale niestety. Maybe it should be. You don't have to like it. Good, cause I don't. Fine, I get it. We'll learn to live with your decision somehow. Ale już sobie daliśmy radę, że seriously? I teraz damy radę. You know this is fucking wrong, and you're not gonna fight it at all? No ale po co mamy walczyć? Przecież to jest jak rzucanie grochem o ścianę. What's the point? You've already decided. Właśnie. Yes, we have. No, ale jeszcze chyba tam jest ziarenko takie, które można poruszyć i cała góra się zawali. If we voted fairly. It's bullshit. And you'd know it if you weren't so used to burying your head in the sand. Oh, I'm burying my head in the sand? Hate Marlin all you want, but you can't tell me AJ isn't dangerous too. Naprawdę ten młody chłopak jest bardziej niebezpieczny niż dorosły ziomek, który już ma w miarę ukształtowany w głowie. Ja pierniczę. Co teraz gościu powiedział? Co on teraz odwalił? Co on powiedział? Ludzie, ja wiem, że wszyscy lubimy Louisa i wy też lubicie Louisa, no ale... It's not a lot, but at least you won't die on the way. We could have happily dumped you outside the gates. We won't be safe once you leave us out there. Mam nadzieję, że AJ nie weźmie tego do siebie. Chce wynegocjować jak najwięcej siana, jak najwięcej, wiecie, jedzenia, picia i tak dalej. If we're lucky, then it's back to running, hiding and trying not to die. Może jeszcze zadziała mi na serduszko. O, to fakt. Where's Tin? I gotta say goodbye.
He was really upset about the vote, and he's not talking to anybody. Biedny. It's best to leave him alone when he's like this. Kurde, to głosowanie jeszcze bardziej rozbiło całą drużynę i podzieliło, nie? Wait. Does AJ still have that gun? A co? Co z nią? To jest jego broń. Jak coś, to niech Clementine ją weźmie. O. Is this necessary? Hell yes, it's necessary. It's yours, AJ. You should keep it. It's mine. Czemu mamy oddać mu tę broń? Co jest? To jest nasz łup. If I thought you were only gonna use it on monsters, I wouldn't be so worried about it. Chciał nam jeszcze broń zarąbać. Fine. Let the kid keep the murder weapon. No. Ja już mu dam, ja już tak naprawdę jestem cięty na tego Louisa. Jakby wiem, jaką myśli, jakby, no popieram go po części, ale mimo wszystko, patrząc z perspektywy Clementine i AJ'a, no to tak średnio. Dobra, weźmy wszystko co nasze. Czapeczkę, rysunek weźmy. Zostawmy te kwiaty po nas. Zwiędną tak jak ich serca, w momencie gdy nas wydalą za bramę. Ja pierniczę. Co się teraz szykuje? Na nowo wychodzimy w paszczę bestii. W paszczę zombie. Czy przetrwamy to? To jest w sumie final season. Wszystko się może stać. Lada moment może się okazać, że i Clementine zginie. I AJ zginie. I wszyscy zginiemy. Już nie będzie postaci, której by można grać, dlatego też deweloperzy zakończą w ogóle całą grę. Chociaż z tego co ostatnio czytałem, to chyba planują jeszcze teraz stworzenie nowego sezonu The Walking Dead. Oczywiście to będzie wyglądało tak, że i tak będziemy czekać na spolszczenie, więc zanim nagram odcinek to trochę minie, ale jest szansa, że za 10 lat coś powstanie. Fajnie by było. No, ty już się nie wypowiadaj, gość. O, dobrze, dobrze. Pretty good at it by now. Almost like going home for you guys. Don't pretend you give a shit. Naciśnijmy tak na niego. Naciskajmy, naciskajmy. Może zaraz poprawi się. We're here. Zaraz zadziałamy na jego serduszko i będzie chciał z nami iść. Anything you want to say before we go? I've said plenty. Oh. Thanks for trying to keep us. You're welcome. I wish you could stay. I didn't want this. Come on, let's just go. Give us a minute, would you? Yeah, so do I. I wish we hadn't fucked it up. You didn't. Marlin did. Even dead, he's still ruining shit. Jesus, Violet. Give him some fucking peace. Just stay safe. Both of you. Postaramy się. Dzięki wielkie, kochana. A miałem do niej takie słabe odczucia. Still got that gun? A to się okazało, że jest jednak miła. Just try to be more careful with it, okay? Dobra. I will. Postaramy się. No i nas zostawił. A jeszcze tak wierzyłem, że jakby zadziałamy na jego serduszko. Że powie, dobra, wracajcie, przekonam resztę. Albo gdzieś tam zamieszkacie sobie obok, nie będziemy o nikomu mówić o tym. Chociaż to wcześniej czy później by się wydało. Dobra, uciekamy. Szczególnie, że z tego co słyszeliśmy, no to ten gościu nie był sam. On ma jeszcze ekipę całą, bandytów innych, którzy wiedzą, że oni tam są w tej szkole. Mogą kiedyś przyjść po nich i po ich zapasy, szczególnie, że umarł jeden z nich, nie? Clementine go zabiła. Będzie dobrze. Lepiej jak najdalej od tego miejsca, gdzie są ci bandyci i tak dalej. Nie wiem. Może na... Ja pierniczę! Co się odwala? Co jest? Kto to strzela? Powolutku. O panie. A to ten. Jak on przetrwał? Przecież tam było tyle zombiaków. Co jest? Masz pistolet, daj. Daj pistolet.
You can survive a bite if you cut it off fast. Ale to oznacza, że on nie ma żadnej jakby drużyny ekipy, bo wrócił z całym zapleczem. A idzie sam. Stay here. O, cicho, cicho, cicho. Teraz. Pięknie, kurde, ja! Zaskoczenie. O nie, kurde. On jest silniejszy, bo jest większy, bo jest starszy, ale z drugiej strony nie ma jednej ręki. Tough little bitch, aren't you? Hmm? Fuck you, you. O, cholipka. Dobrze, że nie dałem, żeby go wykończyć. O, wtórze. Ja pierniczę. No nie, no nie ma już sensu się bronić. Jak AJ nie zadziała. Ty, ten wygląda jak. Dobrze, dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że masz jeszcze amunicję. O nie. Mógł się schować tam za drzewem, nie wychylać. I jednak jest ich więcej. Ja pierniczę. Jeszcze biją te biedne dzieci. Jakby wiem, że może być wkurzony na nas, no ale mimo wszystko. Marlon. He's dead. Well, shit. This can still work. How about it? You want to take us back to your school? Help us talk to your friends? It's not like you have many other options. It's not my school. I don't live there. I find that very hard to believe. Kurde, nie chcę ich tam prowadzić. Shit. O kurde! Nie. Zaraz mu coś zrobią. Połamią go albo zabiją. Nie. No słuchajcie, no nie jestem konfidentem, ale mimo wszystko on mi jest najbliższy. No nie możemy pozwolić, żeby go uszkodzili. Albo żeby mu coś zrobili. Dobra, sprzedajemy ich. Kim ty jesteś? O, w dupę. Już sobie przypomniałem. Ja pierniczę. My name is Lily. Chyba. Probably don't remember me. It's been a while. When this all started, a man named Lee saved you. Or stole you. I was never sure. Jaka faza! Mocne! Until I wasn't. Tak. O kurde. Not now. Ale obrót spraw. The fuck is this? I said not now. Dobra. Nie mamy innego wyjścia tak naprawdę. Sorry, gościu. No ale nie dawałeś nam jakby szansy, żebyśmy cię inaczej potraktowali. So he's dead then. Niestety. I'll never forget him leaving me on the side of the road to die. Już teraz się upewniłem, że pamiętam. Ja pierniczę. Carly. Lee should have left you behind too. Kurde no. Same thing will happen to you if you repeat his mistakes. Your little boy there. You'll die protecting him. You may be able to keep this up a while longer, but eventually he'll slow you down. I don't think so. AJ knows how to handle himself. Dokładnie tak. He's got spirit, I'll give you that. But you and I know that won't be enough. Fuck, we don't have time for all this. We've got history. Great. You know where I know. Our point is, we've got a job to do. We can help you raise trochę that jest taka władcza, nie? Zachowuj się jak przywódca. But we need you to do something for us. What? Help you kidnap a couple more kids? No we don't need a couple. We need all of you. We'll take you back to the Delta to join our people. We have walls, we have working solar panels, and we grow our own food. Ale po co nas tam potrzebujecie? Oni brzmią naprawdę jak bandyci, a teraz się przedstawiają jak ludzie, którzy mają zorganizowaną społeczność i po prostu chcą ich wchłonąć, żeby dołączyli do nich. Ale ja się boję, że to mimo wszystko jest jakiś spisek, bo chociaż może wcześniej nie mieli tyle jedzenia. Albo może im zależy tylko na tym jedzeniu. Be smart about this, Clementine.
It's an us or them kind of world, Clem. If you want to save your little one. O, w duszę. O Matulu, komu teraz zaufać? No powiem tak, no Lili nigdy nie ufałem, szczególnie teraz jak obraziła mojego Lee Wszechmogącego, no to niech umiera. Dawaj. Pięknie, dostała, dawaj, szybko, wyrywaj broń, AJ, strzelaj. O, w dupę. O, sorry, gościu. No bo stał jak głupek. Uciekaj. Powinniśmy go zaatakować. Miałeś przecież pistolet. Odwrócili się do nas plecami. O nie! Dostał w nogę. Ja pierniczę. Chyba najgorsze, co mogłem, wybrałem. Uciekaj. Daleko nie uciekną. No nie. Lewo. Ratuj go. Masz pistolet? Nie. Wyrwał mu. Kurde. Co robić? Niech nas zostawia w spokoju. Na co my im się przydamy? Po co nas gonią? Po to, żeby zabić? My uciekniemy sobie i już nigdy nas nie będą widzieć. Dobra, a weczoga się pięknie. Dobra, jest gituba. O nie! Dobra, nie trafili. A jak się AJ trzyma? Ja pierniczę, on to jest biedny. Dobra, udało się. A nie udało się, zrąbałem. Ale mimo wszystko nie trafili, jest git. O, dusza. Ja, serce mi bije, tak. A jest przede mną, dobra. Czyli jest szansa, żebyśmy obydwoje uciekli. I zombiaki. Gituwa, to mi się podoba. Biegnij po prostu przed siebie. Może nam się uda. Lepiej, żebyśmy trafili. Lepiej. Dobra. Te zombiaki nam tylko pomogą. Oni nas nie będą śledzić za zombiakami, a przecież tych zombiaków nie będzie aż tak dużo, żeby... O tak! Dobra, teraz zajmą się zombiakami. I przy okazji zwołali do siebie całą hordę. Więc mamy... trochę czasu, żeby uciec. O ile te zombiaki nam nie zabiorą tego czasu i o ile te zombiaki nas nie zabiją przede wszystkim. Uciekaj, pięknie. I teraz uciekaj. Uciekaj. Jak najszybciej. O nie. To nie może być prawda. Nie. O kurde. Błagam. Co jest? Wypadli stąd. Frajerzy głupi. Od mojego AJ-ka. Co wy myślicie sobie? Spokojnie, młody, jestem przy tobie. Nikt cię nie ruszy. Tu idzie dwóch. Lewo czyste. Tyły czyste. Dobra, to biorę się za nich. Cyk. Dobijamy i drugi pozostał. Co ty, cwaniaczku? Cyk i dobijamy. Pięknie. Mamy to. O kurde, jest ich coraz więcej. AJ, dawaj go na szwędacze w grupach, sobie wciśnij E, aby je rozdzielić. Dobra, jest jeden. Tu dwóch jest. Dobra. Ty chodź za mną. Tutaj. Dobra, ciebie dobijam. Ten dopiero wstaje jeden. Dobra, mamy szansę. Ja pierdolę, jak pięknie strategicznie. Dobrze, że ten nóż na mnie urządzł żadnym. Pięknie, udało się. Trochę się bałem. I ja, oni dalej nadchodzą. Przecież ten hałas powinien ich zwabić. Oni strzelali tamci. Nie. Czajcie to? Czajcie to? O kurde. Ale faza. Mocne. Kim jesteś, przystojniaku? Bierz młodego. Błagam, trzymaj się. Jesteś młody, jeszcze w tobie płynie w żyłach krew. Młodości. Walki o siebie. Jesteś moim skarbem, błagam, nie poddawaj się.
Masakra. Co tu się właśnie wydarzyło, kochani? Ale wszystko, co piękne, kiedyś się kończy. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I już niebawem widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Servus.